parauszek, parauszek. Parauszek, parauszek. On cię nigdy nie zawiedzie i zaradzi każdej biedzie. Parauszek. To najlepsza pora na remonty w mieszkaniach i domach. Parauszek też wyremontował swój domek, który teraz wyglądał najładniej w naszym lesie. Z tej okazji zaplanował przyjęcie z niespodzianką. O, Usia! Dzień dobry, Parauszku. Przyszliśmy z Benkiem pomóc ci w malowaniu. Kochani jesteście, ale już pomalowałem. O, twój domek wygląda jak nowy. Doprawdy, śliczny dom, a przyjęcie chyba jeszcze w lesie. Nie, w spiżarni. Dobrze, Maciu, że przypomniałaś. Ciekawe, co przygotowałeś do jedzenia. Nie powiem. Och, no to lecę roznieść zaproszenia, bo zrobiło się bardzo późno. Ale dla ciebie, Usiu, zrobię wyjątek. Niespodzianka. Pośpieszcie się, zaraz się zaczyna. Parauszek czeka, proszę się nie spóźniać. Ale późno, muszę się streszczać. Szybciej, łopatku. Spóźnimy. Tak, tak, tak. Muszę jakoś wyglądać. Popatrz tylko na muchę. Piękna, ale jestem przystojny. Gdy nadleciała Madzia, przyjęcie trwało w najlepsze i z wyjątkiem lisa i wilka nikogo chyba nie brakowało. Ale sroka, bardzo niezadowolona, że nikt na nią nie zwraca uwagi, już szykowała się do lotu, kiedy niespodziewanie jej uwagę zwrócił klucz. Klucz błyszczący, jakby był ze złota. Ale sobie pojem. A ja ci radzę, żebyś się nie obżerał, bo pękniesz. Coś ty, zjem najwyżej kawałeczek ciasta. Ciekawe, co tam będzie do jedzenia. Ty pierwszy. O nie, 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 jakżebym śmiał. Ależ proszę. Fredek nie, i Waldek, ja proszę, jak ty, zwykle ale... spóźnieni. Witajcie, strasznie się cieszę, że wpadliście. Lepiej późno niż wcale. Jaka niezwykła mucha. Ma się ten szyk i osobisty urok. A przy okazji zapraszam do sklepu na pyszny miodek. Zapraszam do stołu. Super, jestem głodny jak wilk. Fredzio, wilk to przecież ja, a nie ty. Czas na niespodziankę. O nie, zniknął klucz od spiżarni. Przecież był tutaj jeszcze dziś rano. Tak mi przykro, że nie będzie niespodzianki. Przepraszam, czy jest tu jakiś ślusarz? Spokojnie, wszystko da się zrobić. Ale solidne. Szkoda niszczyć. Nie ma zapasowego klucza? Niestety, szukajmy. Może gdzieś upadł? Widzicie ślady? Ciekawe czyje? Na pewno nie moje! A więc czyje? Wiadomo, ślady sroki. To złodziejka! Tak, złodziejka! Chodźmy do niej, szybko! Tak, bo inaczej nam ucieknie!
Madziu, jesteś tam? Oddaj nam klucz. Wiesz, który. Za nic na świecie! Moje złoto? Jakie tam złoto? To tylko mosiężny kluczyk od spiżarni. Akurat nie wierzę! Co ty, przyjaciołom nie ufasz? Przecież w spiżarni czeka na nas niespodzianka. I na ciebie też. Wracaj do nas. Naprawdę? Przepraszam, zepsułam wam przyjęcie. Chciałam tylko pożyczyć na chwilę, bo tak pięknie błyszczą. Najważniejsze, że klucz się odnalazł. Proszę. Nie płacz, nic się nie stało. Zapraszam teraz wszystkich na przyjęcie. Chodź z nami, Madziu. Nie wiem, jak to się stało, ale niespodzianka zniknęła. Ktoś tu musiał być. Ja? Ja przepraszam. To nie ja. Madzia mówi prawdę. A to poznajecie? O, to przecież mucha Fredka. No tak, sprawa jasna. Chodźmy wszyscy po niespodziankę do jego sklepu. Streszczajmy się, bo wszystko wiedzą. Za mną! Smacznego, moi drodzy. Witam wszystkich. Czym mogę służyć? Przyszliśmy po mój tort. Twój tort? Jaki tort? Chcesz kupić tort? Kto płaci? Ja. Elegancka muszka wystarczy? O, mucha. Nie wstyd wam? Przecież zjadacie nasze ciasto. Ale skoro tort się odnalazł, to zapraszam do mnie na dalszy ciąg zabawy. Przepraszamy. Was też łaką czuchy, ale tortu już nie dostaniecie. Jeden mały klucz, a tyle zamieszania. Wszyscy mamy swoje słabości i czasem ulegamy pokusom. Pamiętajcie, nie wolno bez pozwolenia brać cudzych rzeczy, bo później trzeba się za to wstydzić, tak jak lis i wilk. Na szczęście Parauszek wybaczył im i wszyscy razem świetnie się bawili. To do niego świat należy, w przyjaźń nie ugię.